Siedź. A co to takiego? Z nurtu tak? Szczupak z nurtu? Witam serdecznie na kanale Primanki. Witam Was ten wspaniały dzień. Wspaniały, bo nad wodą, spójrzcie. Nad rzeczką. Teraz co prawda jest troszeczkę słońca, ale pogoda jest fajna, bo tak raz popada, raz powieje, raz idzie słoneczko. Także taka zmienna pogoda, pogoda spinningowa. Wziąłem większe przynęty szczupakowe i postanowiłem się tutaj rozejrzeć za szczupakiem. To jest już taka pora, że ta ryba powinna na rzece już być aktywna. Pogoda w miarę szczupakowa, chociaż teraz, tak jak to nagrywam, to niezbyt to widać, ale mówię, na zmianę. Pochmurno, nawet trochę kropnie i tak dalej. W plecaku mam kurtkę deszczową, także się nie przejmuję. Dwa tylko pudełeczka, nieduże przynęt i idę porzucać. Liście już pomału z drzew lecą. Chłodniej się troszeczkę zrobiło, także według mnie szanse na drapieżnika są. Dlatego idę, próbuję. A jak będzie, zobaczcie sami. No to zaczynam. Teraz się troszeczkę przejaśniło, ale pogoda zmienna. Raz tak, raz tak. Ale mi się tu ukręcił wobler. No, pierwszy rzut. I się splątał wobler. Może to i dobrze. Ten trochę za głęboko schodzi, jak na takie płytkie łowienie. Teraz coś innego trzeba wymyślić. Inną przynętę. No ten już płycy schodzący jest. Fajna praca, wężowata taka, AliExpress. Zwykły AliExpress, taniutki, a praca jest fajna, podoba mi się. Głębszych miejsc trzeba będzie poszukać. Bo tutaj widzę, że jest płycizna straszna. Ale pięknie drzewko zwalone, stare już spróchniałe. Jakby większa woda była, to by tu stały pewnie. Tutaj o, tylko że tu maluteńka woda, ale wężowa praca fajna, woblera. Na takich bystrych rzekach łowienie szczupaków to prawie jak na pstrąga czy na troć. A i te szczupaki tutaj w nurcie potrafią stać, nie tylko na takich jakichś zwolnieniach i tak dalej. Ale normalnie, centralnie na nurcie stoją. I to inne szczupaki, one nabite takie, widać, że muszą pracować w tym nurcie. Też krótkie rzuty, strągowo-trociowe. No, teraz fajnie rzuciłem. Musiałbym wejść do wody kawałek, to obłowię sobie tam dalej. Wodery wziąłem, to tam po kolana sobie można wchodzić na tej małej wodzie. O właśnie, bo spod drzew tam nie mogłem już dorzucić. Taka mała woda, no ma swoje plusy, ma swoje minusy. Ryba jest bardziej ostrożna, ale za to rzeka jest czytelna. Tu słoneczko, ale widzę z tyłu, że idzie chmura deszczowa. Dobrze, że mam kurtkę deszczową w plecaku. Nie będę musiał uciekać do auta. Lekko się ubrałem, bo słoneczko w miarę ciepło. No ale też prawda jest taka, że na takich rzekach trzeba rybie podłożyć pod nos. Pod nos, zwłaszcza na małej wodzie. Ona nie będzie ganiać po całej rzece, tylko pod sam nos. Trochę przedzierania też jest. No jak na trociach i na pstrągach. Identyko. Tutaj jakby woda większa było, takie zastoisko piękne na okonia czy szczupaka. No ale malutka woda.
Wątpię, żeby tutaj stał. Cześć, było coś. O, coś małego było. Jakiś okonek chyba. Zaraz obrotówkę założę, bo to być może okonek sobie uderzył. O, muszę przesmarować kołowrotek, bo zmógł mi trochę i już tak jakby przycina się, ciężko się prowadzi momentami. Trzeba koniecznie przesmarować. Pogoda piękna, spinningowo-szczupakowa. O, raz słońce, raz chmury z deszczem, także przepiękna pogoda. Nie unikam bystrej wody, bo już się przekonałem, że szczupak i okoń też potrafią na bystrej wodzie stać. Nie jest tylko tak, że w zakolach gdzieś i na jakichś tam zwolnieniach i tak dalej, ale wystarczy jakiś kołeczek, też się potrafią schować za kołeczkiem i obserwować. Kamera nie włączona była, ale patrzcie, taki podwymiarek na obrotówkę. Przechodziłem z miejsca na miejsce, nie włączyłem kamery. Jest taki podwymiarek do wody. Zaraz chyba da czadu. Deszczyk. Ciemno się zrobiło. No już pada. Kaptur trzeba założyć. Dobrze, że od razu kurtkę, deszczówkę wziąłem, bo ja widzę, jaka pogoda jest. Mam taką rapalkę, dostałem kiedyś od znajomego, to jest stara rapala, tylko ster miała połamany, tu jakaś podrapana, ster miała połamany, dorobiłem ster, trochę inaczej pracuje, bardziej agresywnie, ale mi się podoba. Ale pod nogami stoi. Weźmie czy nie weźmie? Nie chce. Ale zielony. Piękny szczupak. Nie chce, niech się schowa gdzieś. Dwa. Założę gumkę. Dwa szczupaki piękne. Pod nogami stoją. Jeden poszedł w nurt, a drugi się tu cofnął. Ale szczupaczyska. Ale olewa. No, na powrocie będę musiał tutaj trochę poćwiczyć, bo są dwa tutaj. Dwa duże szczupaki. No, ale jeszcze się nie poddaję i popróbuję na gumkę. Założę salmo takiego, bo to kolor pstrąga, ale on też przypomina kolor szczupaka. Może z agresji któryś walnie. Dobra, daj mi spokój, na powrocie jeszcze tu wrócę. Ależ pięknie. Są i to kluch. Co to takiego? Szczupaczek nieduży. A woblera, taki jak wobler. No spokój. Spójrzcie, taki jak wobler prawie. Nie trafił jeszcze. Taki jak wobler.
Siedź. A co to takiego? Z nurtu tak? Szczupak z nurtu? No, szczupak z nurtu. Prosto z nurtu. No, też nie za duży, ale na tego samego woblerka. Pomalutku ta rzeka daje mi się poznać, bo naprawdę kupę czasu trzeba, żeby tutaj jakieś wyniki konkretne były. Jakieś ryby tu są, szału nie ma, ale żeby je podejść, rozgryźć co, kiedy, jak, to naprawdę trzeba kupę czasu. Siedzi, kolejny nieduży, wyskoczył prosto z ziela. O, ja tu widzę, że muszę tujcze wziąć. Słabo zapięty. Nie trafił, za brodę zapięty. No, spokój się. Ale taki sam rozmiar, ten sam rocznik. Nieduży. Dobra, zobaczę, to są miejsca jeszcze obrotówką i gumą. O, był. Dobra, guma. Guma ostro z dna. Najwyżej urwę. Siedź. No tak czułem, że właśnie na gumę z dna. No też szupaczek. Nieduży. Nieduży szczupaczek. No ten rocznik się odpalił. Większe chyba jeszcze nie chcą. No i spadł jeszcze do wody. Och. Nieduży. Ale przyklejony do dna był. Może więcej ich stoi, bo czasem taka jamka daje więcej szczupaków, czy tam okoni na rzece. Zaczep. Tak czułem, że po gałęzi jakieś idzie. O, puściło. Jednak offsetowe haki to jest dobry wynalazek. No tu nieruszone, główka tylko wpadła chyba gdzieś tam w zaczep. No nic, idę dalej.